To dlaczego? Nie wiedział, wiedział. Proszę Państwa. Nie wiedział, bo coś robił. Proszę Państwa, w tej sprawie poprosiłem pana Kolosińskiego na rozmowy, przyszedł i zobowiązał się, że ten teren wyrówna. Przeprosił, że nie wiedział i tak dalej. Niech pan nie żartuje. Proszę pana. Wiedział wczoraj. Chwileczkę. Proszę Państwa, można wierzyć lub nie, ale zobowiązał się, że ten teren wyrówna. Przeprosił za to, że tam przeszedł. Proszę Państwa, podała teraz już na piśmie przed paroma minutami sformułowana ta sama prośba, która wczoraj była wyrażona w sposób tutaj słowny. Żeby zrobić wszystko, żeby tą działkę numer 178, jak gdyby zatrzymać własność w gminie, bo to się nie da inaczej, bo nie ma innej własności jak albo komunalna, albo prywatna praktycznie, i przekazać działkę w jakieś użytkowanie, czy to formę by się ewentualnie jeszcze dogadało. Radzie Sołeckiej w Ostrowiecznie, podpisy Rady Sołeckiej i tak dalej, i tak dalej. Dyskutujmy w tym kierunku. Są podpisy pana Iskorzeka, pana Krawczyka, pana Wielickiego. Podejrzewam, że to jest cały trzyosobowy samorząd, tak? No, no ale myślę, że są trzy osoby, mogą w imieniu pięciu rozmawiać, tym bardziej, że no jest to większość, także, że czy ta propozycja, że tak powiem, może spotkać się z konsensusem wszystkich stron? Czy to może być wyjście z sytuacji, które po prostu jest rozsądne, honorowe, po prostu jakieś takie no, logiczne w tej sytuacji? Czy jest to możliwe? Na dzień dzisiejszy tak. Dla Państwa reprezentujących Radę Sołecką, bo tu przepraszam, że będę mówił do Rady Sołeckiej, ponieważ to akurat mamy sytuację tego typu, bo słyszycie, że mamy parę lub paręnaście osób na sali, które są mieszkańcami relatem. Natomiast Rada Sołecka składa się z rdzennych mieszkańców Ostrowieczna i to jest właśnie ten wniosek pochodzący od właśnie Rady Sołeckiej. Czy Rada Sołecka po prostu podtrzymuje to, co wczoraj i to, co dzisiaj jest napisane? Tak. Słuchając tego, co pan kierownik Urzędu Rejonowego powiedział, w tej chwili po prostu sprawy dotyczące przetargu jak gdyby z dniem dzisiejszym nie istnieją. Sprawa wróciła do punktu pierwotnego, czyli po prostu własnościowo, proszę Państwa, sprawa jest zawieszona w próżni. Tej działki nie ma nikt jeszcze. Ona jest po przeprowadzeniu procesu komunalizacji, który będzie trwał, trudno powiedzieć ile, miesiąc, półtora, dwa, no obie najszybciej, może być gminna. W tej chwili nie możemy po prostu żadnych... Nie może natomiast gmina posiadać. Tak. Czyli po prostu gdybyśmy wystąpili do pana wojewody, gdybyśmy uzupełnili dokumenty, jeżeli ich nie ma w całości, być może są, jeżeli nie ma, to by trzeba uzupełnić i wystąpić wnioskę do pana wojewody o skomunalizowanie i otrzymali decyzję o prawomocy i tak dalej, i tak dalej. Jest to naprawdę miesiąc, może nawet nie zdążymy w miesiąc, nie ma mocy. To przypuszczam, że tak ogólnie rzecz biorąc, na jesień będziemy właścicielami tej działki i wówczas wniosek, który Państwo dzisiaj przedłożyli, może być zrealizowany w trybie takim, jak z wniosku wynika. Czy wszystkie strony byłyby ukontentowane takim rozwiązaniem sytuacji? Mówimy o działce numer 188, 178 stanowiące przedmiot tego sporu. Chcemy wiedzieć termin przystąpienia do tego porządkowania terenu. To bym prosił ewentualnie pana Kolosińskiego, żeby się wyraził, kiedy by to było możliwe, żeby przywrócić do to uporządkowanie, no kiedy, ile to czasu mniej więcej zajmie. Ale nie rozumiem pytania. Dwie godziny, trzy ciągniki uprawią, wyrównają, ale trzeba mieć pan burmistrz zaznaczy do mojej granicy, bo do lub roboty nadal będzie wał i nadal będzie izolacja. A działce będę się cieszył, jak niech pan burmistrz przekaże tutaj wszystkim przyjacielom Ostrowieczna, żeby tam sobie piłkę grali jak chcą, czy mam zasiać tam trawę, czy nie trawę, bo też koszt. Tak jak było po granicy, ładnie zbronować, wybukować, tak? 3 godziny, 4 ciągniki to zrobimy. Mam pytanie do pana Kolewskiego, ale ten mostek, który tu zerwał, ma wszystko. Mostek, nie było mostku, a tam jeszcze mam 50 rozwoju prezentuje. Jest to te szambo, które leciało tym mostkiem, żeby nie leciało do wody. I nadal po granicy sobie pojedziemy. Mostek, gdzie chcecie mostki, panowie, czy panie, wszędzie wam porobię mostki.
Jak się dowiedzieliśmy, pan Kolasiński dotrzymał danego słowa i jeszcze w tym samym dniu o godzinie 18 osobiście rozpoczął prace związane z przywróceniem dawnego kształtu działce numer 178. Mamy nadzieję, że dalsze rozmowy doprowadzą do pomyślnego i zadowalającego wszystkie strony finału. Stanowiło do niedawna jedno z najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców Gostynia miejsc wypoczynku. Wielu z nich postawiło tam sobie domki letniskowe. Z jeziora korzystali również mieszkańcy wsi Ostrowieczno i innych okolicznych miejscowości. Wszystko jednak ma swój kres. Jezioro co prawda jest własnością prywatną już od dawna, ale poprzedni właściciele nie stwarzali przeszkód w dostępie do niego. Nowy właściciel postąpił inaczej. Dotychczasową plażę zaorał, przygotowując do zalesienia. Przy lustrze wody usypał wał i obsadził go drzewkami. Dostęp do wody utrudnił, wrzucając tam gałęzie. Wczasowiczów i mieszkańców Ostrowieczna zbulwersowały te poczynania, poparte jeszcze interwencjami policji i agencji ochrony. Jedna sprawa, to teraz wynajmuję sobie. Policja przyjeżdża, goni 10-letnie dzieci tu po plaży, tydzień temu, tu goni, spisują, strażą mandatami. 10-letnie dzieci, niech sobie pan wyobrazi. Również moje dzieci, bo ja też mam dwójkę dzieci. Teraz tak, mało tego, złośliwie dzisiaj się ochroniarzy tu sprowadzi, którzy przyszli, pofatygowali się, wyrwali, nie na jego terenie tablicę, te co my powiesili. Bo to już jest decyzja gminy, że 7 metrów do lustra wody już jest nasze. A my wiemy, że tam dalej jest też nasze. Czy to po prostu burmistrz nabrał wody w usta, bo on wie, co jest grane, bo ja mu nawet osobiście powiedziałem w maju, że my to mamy zapisane od pierwszego właściciela w 1920 roku, przez Niemca, bo był pierwszym właścicielem, jako publiczny dostęp do wody. Te w księdze wieczyście zapisane. Ja mówię, panie burmistrzu, niech pan jako osoba kompetentna zbada to do końca, bo chodzi o to, że pan Kolesiński chce wykupić to jezioro, nie? I nas po prostu, nie jezioro, jezioro jedynego, ale tu już było czterech właścicieli i każdy kupuje jezioro z lokatorem. Ja rozumiem. Państwo mówią, że to jezioro zostało kupione. A niedawno w Gazecie Śremskiej ukazało się ogłoszenie, które mówi o tym, że będzie ogłoszony przetarg na plażę. Czyli coś mi się tu nie zgadza. Proszę pana, rok przed... Trzymano nas w przekonaniu, że ta działka, na której w tej chwili stoimy, ta plaża, nie wiem, czy panowie tu w zeszłym roku przyjeżdżali, dużo ludzi tu przyjeżdżało i widzieli, jak była zagospodarowana, były mostki, tam był utwardzony parking zrobiony przez ludzi, była to ładna łączka dla robienia, no dzieciaki imprezy co robiły, ognisko sobie robiły. Proszę panów, nie wiem, czy panowie są w stanie to zobaczyć, zdewastowane całe wszystkie mostki, rów z jesienią już zeszłego roku, bezprawne, bez jakichkolwiek pozwoleń. Proszę pana, mostki zerwane, żurzel wywieziony, to niby no, w zasadzie nie można nawet nazwać przeoraniem. Teren całkowicie zdewastowany. Jest jakiś tu wał usypany na naturalnym jeziorze, nie jakimś sztucznym zbiorniku. Wał, co wiemy, że to jest bezprawnie, bo ochrona środowiska i tak dalej mówi o tym. Upchane gałęziami, nawet gałęzie akacji są narzucane na brzeg. To gnije, proszę pana, robi brzydki zapach. A nas tu się przegania z tej łąki, która dzisiaj się okazała nasza gminy, że jest terenem i trzyma się nas rok w przekonaniu, że to jest teren pana Kolasińskiego, proszę pana. Dzisiaj się okazuje, że kompletnie nie jest, tylko musi być miarodajny geodeta, bo pan Kolasiński dysponuje mapkami, ale wiemy najętego geodetę, który był kiedyś przysięgłym w urzędzie w Śremie. Odkupił go, ma u siebie go na pensji i pokazuje nam takie mapki z 12 lutego, a rządzi tym terenem już, proszę pana, od jesieni zeszłego. Jesienią, w listopadzie już to było zaorane. Czyli tą plażę drzyć, ale ja mówiłam do naszych tu mieszkańców, mówię, on nie ma tego kupione, a oni mówią, no najpierw, że nad leśnictwem ma, potem znowu, że kupił. I tak go poorali, a przed tym była taka piękna plaża, proszę państwa, taka trawka, a wszystko zaczęli drzyć, jak wlecieli tymi ciągnikami, darli i wywozili. Ta sytuacja powstała pół roku wcześniej już, bo to
Od jesieni zaczęto budować wał, na wiosnę, o proszę bardzo, te wykopy. Tu był piękny wjazd, betonowo-kamienny mostek. Zresztą za pieniądze gminne, za nasze pieniądze wybudowane, to fachowcy to robili. Tam był drugi mostek, specjalny w celu wjazdu wozu strażackich, żeby mogli czerpać wodę w razie pożaru. Teraz w tej chwili jest zagrożenie pożarowe, zakaz wstępu do lasu. Pomost dla czerpania wody był wybudowany, zburzony, rozebrane mostki, rozebrane, dojazdu nie ma. Teren. Pan Klaziński dewastował teren nie swój. Władze gminne nie reagowały na to w żaden sposób. Jeżeli przez pół roku człowiek może nie zareagować, czy Rada Gminna nie zareagować, że tu się robi taka dewastacja na dziesiątki milionów, no to jeżeli ludzie by nie ruszyli, to co by było? To jest prawnie gminne, proszę bardzo, te tablice żeśmy sami wkopali, jak już nam potwierdzili z województwa i z Urzędu Rolnego ze Śremu, że to jest nasze, wkopaliśmy tablice, to komandosi, to nie komandosi, no można powiedzieć grupa ochroniarska, ale my ich nazwali płatymi mordercami, bo oni mieli nawet nielegalną broń przy sobie, bo tak możemy się domyślać, dlatego że jak przyjechała telewizja z Gostynia, to część broni schowali, a część broni mieli, czyli ktoś musiał nie mieć pozwolenia na noszenie broni palnej. Za Niemca, panie, bo w godzinie na policyjno, nie? Panie myśli, to był Hans i Stiller. Spytaj się pan tutaj, jak się my starszych ludzi. Był Hans i Stiller, był. Panie, jak oni mocili ludzi. My, panie, szli z plaży, jak to się my, bo byli mali i duzi, nie? Nikt nam nic nie powiedział, panie. A dzisiaj, panie, przyjechać z bronią, panie, tutaj gonić. I panie, i kasę, panie, włożyć. Panie, na dzieci, panie, nie ma pieniędzy, na chore dzieci nie ma, a tu dzieci się kaliki będą robić. I szkło się nie niech pan filmuje, to są jedna akacja i jeżyny w ogóle. Powiedzieli, że podłączą prąd i będą nas razić prądem, ale będą tej wody mu bronić. Rozmawiamy z przedstawicielem firmy ochroniarskiej Perfect z Poznania, panem Leszkiem Twardowskim. Pańscy ludzie ochraniają tutaj teren tej plaży. Przed chwilą w rozmowie z mieszkańcami tutaj wsi Ostrowieczno i tak samo letniska i tak samo ludźmi, którzy tu wypoczywają, no dowiedzieliśmy się dość dziwnych rzeczy, między innymi takich, że pańscy ludzie straszyli tutaj w Czasowiczów prądem, straszyli ich bronią. No szczególnie wzburzenie wśród mieszkańców wzbudziło to, że to w stosunku do dzieci się to wszystko odbywało. Jakby pan to skomentował? Ja myślę, że najbardziej bezstronnymi obserwatorami były właśnie dzieci i z nimi trzeba porozmawiać. Takie jest moje zdanie, bo one powiedzą prawdę, bo w tej chwili to dorośli nie mówią prawdy. Jest to, nie wiem, czym to spowodowane jest, no nie rozumiem tego, co się tutaj dzieje. Dla mnie to jest po prostu zwykła praca, my wykonujemy swoją pracę. Nawet praktycznie nie ruszyliśmy się z miejsca linii, granicy tutaj tego obiektu, że tak powiem, na metr. Niczego nie dostaliśmy, ja widzi pan, jestem bez broni, broni nie miałem, mieliśmy tylko jedną broń gazową, tak, z którą po prostu chłopak jechał już do pracy, musiał odjechać i to jest cała prawda, innej prawdy nie ma. Czy, być może to jest pytanie, na które pan mi nie odpowie, ale czy został pan wynajęty przez właściciela tej plaży? No to jest chyba jasne, wynajęty, no jest to firma ochrony, która się zajmuje ochroną ludzi, obiektów, dyskotek, koncertów, jest to praca tak jak każda inna. Niedawno dowiedzieliśmy się, przed chwilą w zasadzie, że teren tej plaży został wystawiony na przetarg. A więc chroni pan plaży, która została wystawiona na przetarg, czyli własności gminy, Skarbu Państwa. Ja przed podjęciem tej pracy zresztą zawsze się zapoznaję i z terenem, z granicami, z ludźmi, i z tym po prostu wszystkim, czego muszę ochraniać. I nie jest to prawda, po prostu my nie ochraniamy plaży, tylko ochraniamy jezioro. Przepraszam. Niech pan poczeka, tak? No właśnie. Później będą z panem rozmawiali. Na razie ze mną rozmawiają. No właśnie. My bronimy tylko granicy. A granica przebiega 10 metrów od jeziora i nie jest to teren plaży wcale. Na plaży przybywali ludzie, myśmy im nie przeszkadzali. To jest wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Rozumiem. Mieszkańcy tutaj jeszcze powiedzieli, żeście państwo wyrzucili jakieś tabliczki, które stały. Tabliczki z napisami, że jest to teren państwowy, czyli wstęp jest wolny. Dobrze. Sam osobiście te tabliczki wyjąłem. Ale nie wyrzuciłem, tylko przekazałem, nie wiem komu, bo jest tu tylu ludzi, że nie jestem w stanie zapamiętać. Przekazałem do ręki osobiście, podałem tablicę, mówiłem, połóż te tablice dalej, bo na razie nie są potrzebne. Chwileczkę. Nie. A tam nie odzywa. Ma się ma zamiar wtrącać jeszcze w dłużej? Nie odzywaj się. Ja panu nie przeszkadzam, jak pan rozmawia. Ja mówię o faktach, które tutaj miały miejsce i o niczym więcej. I tak to się odbyło. Ja przekazałem tabliczki, nawet ich, no,
nie wyrzuciłem, jak tutaj stwierdzam, bo bez sensu było wyrzucanie. Jestem człowiekiem inteligentnym na tyle, że potrafię się zachować jak człowiek rozumny, tak? A niech pan powie, co by się stało w momencie, gdyby mieszkańcy chcieli siłą wstąpić na wykąpacie w jeziorze? Nasze zadanie po prostu było ich usunąć. Tak jak każdy ma prawo do własności prywatnej, nikt nikomu na podwórko nie wchodzi, nikt nikomu się nie panoszy w domu, tak samo tutaj jest teren prywatny i po prostu nasze zadanie było doprowadzić do tego, żeby tu nikt się nie panoszył na tym terenie. Nic więcej, nie mieliśmy zamiaru nikogo bić, po prostu usunąć tylko. Takie było nasze zadanie. Było to wyraźnie określone, określiłem swoim chłopakom i tak uzgodniliśmy z panem Kolasińskim, tak. Który też nie chce, żeby tutaj były jakieś awantury, no niepotrzebne, bicie ludzi i takie inne sprawy. Tego nie miało miejsca, nie miało mieć miejsca w ogóle. Chyba, żeby nas po prostu zaatakowano. No i w obronie własnej niestety, ale musimy wtedy użyć środków przymusu bezpośredniego. Tutaj mieszkańcy mówią, że jest to jedyny w okolicy zbiornik do czerpania wody do pożarów. A w tej chwili dostęp do tego jest praktycznie niemożliwy. Myślę, że tutejszy leśniczy zabezpieczył sobie dostęp do jeziora. Nie jestem pewny, bo ja tutaj nie jestem leśniczym. To nie jest mój teren. Ale znam leśniczego, wiem, że jest bardzo solidny i na pewno takie miejsce sobie zabezpieczył. Ale nie znam szczegółów, nic na ten temat nie powiem. Także nie wiem. Czyli momencik, zejdziemy z drogi. A jest to wręcz obowiązek leśniczego takie miejsce zabezpieczyć. Na pewno się dogadał z panem Kolasińskim, że takie miejsce jest. Ale nie znam szczegółów, nie wiem gdzie to jest i jak się oni dogadywali, to nie jest moja sprawa. Ja nie jestem tutaj w tej formie. Właściciele działek rekreacyjnych i mieszkańcy Ostrowieczna założyli Społeczny Komitet Ochrony Działki nr 178, czyli plaży. Komitet podjął działania mające na celu wyjaśnienie tej zagmatwanej i, prawdę mówiąc, niejasnej sytuacji. Po rozmowach z burmistrzem miasta i gminy Dolsk, czyja to jest ziemia, stwierdził, że oddał w 92 roku oddał tą ziemię dla Urzędu Rejonowego w Śremie. Więc pojechaliśmy do Urzędu Rejonowego z delegatem Społecznego Komitetu i po rozmowach z panem kierownikiem Urzędu Rejonowego na wniosek komitetu wstrzymał drugi przetarg. Wstrzymał drugi przetarg do ponownego rozpatrzenia planów geodezyjnych przez geodetę. I na tym się sprawa skończyła. Po rozmowach z panem kierownikiem Urzędu Rejonowego pojechaliśmy do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, do pana wojewody. Tam złożyliśmy te same pisma, co w Urzędzie Rejonowym w Śremie i skierowano nas do dyrektora departamentu gruntami, ja tam nie wiem konkretnie. I na jego wniosek pana dyrektora do kierownika Urzędu Rejonowego został przetarg wstrzymany także do ponownego rozpatrzenia. I na tym się nasza sprawa skończyła. I my uważamy, że to jest ziemia nadal Skarbu Państwa, a niestety wiszą takie, a nie inne tablice, teren prywatny, uwaga, zły pies. To znaczy ziemia, która należy, panowie mówią, do państwa, jest od drogi do tego wału, tak? Proszę pana, do wału, a geodeci stwierdzą, czy rzeczywiście tylko do wału, czy kawałek jeziora, gdzie starzy mieszkańcy, nie ma to akurat... Nie, jest taka sprawa, że to nawet był krewny pierwszego właściciela, który w 1920 roku odpisał na publiczny użytek mieszkańców wsi, nie jako plaża, tylko jako poidło i wytyczył to na mapie. I jest w Księdze Wieczystej to zapisane. Od Starego Zakrętu tutaj była jakaś taka przystań Łódź, do Łodzi. Tam do tego jest to odpisane. I on przyjechał z Rewenu, ale teraz nie wiem dokładnie, czy w Essen mieszka, czy gdzieś. I tu przyjechał, mówi, panowie, co tu jest na tej plaży? No jak to jest? No, kupił taki facet jezioro i usypał wał, przywiózł ciernia 8 przyczep. Mało tego, nasypał jeszcze szkła na te ścieżki, gdzie dzieci chodzą, to pan chociaż ogrodzić, nie? Zabezpieczyć to. To robi sabotaż. Mówi, panowie, on tego nie może zrobić. Bo pierwszy właściciel to był mój wujek, on to kupił i to miał i odpisał na rzecz publiczną. Tutaj ta plaża to nie jest żaden plac, bo kiedyś mówi, że to niby do lasu należy, że do Urzędu Rejonowego Ziemi, a guzik prawda. To jest plaż publiczny wioski Ostrowieczne, tu się zabawy odbywają, to było takie klipisko zrobione, tu były zabawy. Tu nikt nie miał prawa do tego, tylko mieszkańcy Ostrowieczna. Społeczny Komitet skierował do Urzędu Rejonowego w Śremie pismo z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. W odpowiedzi czytamy m.in., że urząd prowadzi postępowanie wyjaśniające, kto, na czyj koszt i po co dokonał dewastacji działki Skarbu Państwa. Kilka wersów niżej
Czytamy, że ze zgromadzonych dokumentów już wynika,